A przed Państwem silnik do Forda, tego co napił się wody. Silniczek dostarczył klient. Postanowiłem tu parę rzeczy sprawdzić, zanim to będę spinał ze skrzynią, a później montował do auta. Na pierwszy rzut idzie sprawdzenie luzów zaworowych, bo należy pamiętać, że tutaj ten luz jest regulowany wysokością popychaczy, więc tutaj hydrauliki nie ma. Dobrze by było, żeby on był właściwy. Ja sobie zaraz sprawdzę, nie pamiętam dokładnie, ile tam tego luzu ma być. To po pierwsze. Po drugie, samą pokrywę musiałem też ściągnąć, bo tak lepiej mi będzie zamontować ten silnik. Później przy montażu takiej osłony termicznej, ona później między podszybiem tutaj nie chce wejść, jak pokrywa jest. No i po trzecie już sobie możemy zauważyć, jak to wszystko wygląda. Popatrzcie sami, wałeczki czyściutkie, zero nagarów, zero jakichś zacieków, gdzieś tam jakieś delikatne przebarwienia. Troszkę mnie martwi tutaj w środku. Nie tyle tam ten olej, który widzicie, bo to najprawdopodobniej uszczelka pod pokrywą puszczała, ale jak sobie popatrzycie tam na korki mrozowe, te broki, to widać, że tam jest... ktoś to kleił. Ten pierwszy jest poklejony silikonem, ten drugi jest jakimś klejem takim, coś a la Distal albo inne wynalazki. Nie wiem, o co chodziło. No ale dobra, tym się na razie przejmować nie będziemy. Mam nadzieję, że tu wszystko będzie dobrze. Mamy koło, zaraz je wyczyścimy, zakładamy sprzęgło. Zmienimy też pasek rozrządu, założymy nowy. Pompa wygląda na fajną, rolka też świeża. Założymy nowy paseczek i będziemy pomału to spinać wszystko. Korzystając z chwili wolnego czasu, wolnego, dobre, do Forda tutaj podeszedłem. Mamy sprawdzone luzy zaworowe, wydechy 0,3, spokojnie listek wchodzi, ssące 0,2, na luźno wchodzi, więc nie ma problemu, nic nie ruszamy, nic nie musimy rozkręcać. Zaraz wpycham budę, będziemy upychać silnik do środka. Nie wiem, czy to już pokazywałem, czy nie. Wcześniej sobie ożeniłem skrzynię z silnikiem już. Od jakiegoś czasu się przyzwyczajają do siebie. Muszę jeszcze przełożyć tutaj przed wsadzeniem w budę pompę, wspomaganie kierownicy. No dobra, bierzemy się do roboty. No już prawie. Widzimy tutaj, śruby dochodzą nam do poduszki. Tam jeszcze jedna śruba. Za chwilę to będzie wisieć już o własnych siłach. No i to spaghetti trzeba będzie tu rozprowadzać, układać. Ale pomału do przodu. Małymi kroczkami damy radę, ogarniemy. Tak sobie myślę, jeszcze teraz krótce nie założyłem. Chyba zrobię to teraz, zanim silnik nie pójdzie całkiem do góry. Tu jeszcze przychodzi takie krótce od wody. Tak. Będzie po prostu teraz lepiej, bo tam później tu wejdzie nam między sterownik. Będziemy się cisnąć, a tak to mamy plac. Witam wszystkich. Dzisiaj kolejny film z serii Ratujemy topielca. To jest ten nieszczęśliwy Focus, co się napił wody. Silnik używany już siedzi na miejscu. Wszelkie potrzebne mu do życia rzeczy podłączone. Olej, woda, prądy. Będzie zaraz próba odpalenia. Zobaczyć będziecie mogli, czy odpali, jak odpali i co, o co chodzi w ogóle. Troszkę się denerwuję przed tym, ponieważ nie jest to takie zwykłe odpalenie po przekładce silnika. Auto przyjechało zupełnie bez prądu, gdzieś tam się nalewała woda. Różnie to może być, ale bez gadania. Ja sobie jeszcze zapnę sobie odciąg spalin, bo już mamy zamknięty warsztat i będziemy próbować. No widzicie, już jest odciąg podłączony. To sobie tam poleci hen do góry, żeby nie wdychać syfu. Dodatkowo, żeby było ciekawiej, uszkodzone są jeszcze drzwi od kierowcy. Odmykają się tylko od środka, więc
zabawa dookoła. No dobra, może się jakoś dostaniemy od farów. Słuchajcie, od środka. Dobra, wyłączę światło, żeby kamery nie oślepiać. Mamy luz, biegi wchodzą, wchodzą, tak na sucho. Pierwsze odpalanie bez ściemy. Coś nam się tutaj pokazało, wszystko pogasło. Radio zakodowane, ale to już nie nasz problem. No co, próbujemy, nie? Jeszcze raz, żeby pompa pompowała. O! No dobra, olej też nam zgasł. No, nie było tak źle. Mamy tylko czerwoną kontrolkę, bo drzwi kierowcy otwarte. Reszta jak na razie jest ok. Idziemy zobaczyć, co się dzieje z przodu. No i sobie pyka. Wyświetlimy go. No, wszystko się będzie teraz wydymiać. Oczywiście wiadomo, o co chodzi. No jestem mile zaskoczony. Tu jeszcze oczywiście brakuje filtra, ale zostawiłem sobie to na spokojnie. To już będziemy spinać w wolnej chwili. Reszta, takie kosmetyczne rzeczy, oczywiście na jakieś takie wiązki, przypiąć to, żeby to jakoś się trzymało. Na razie ważne było to dla mnie, czy on w ogóle odpali, czy jest co ratować. No jak widzimy, pracuje. Zobaczymy pod spód. Tutaj mamy małą kałużę z płynu, ale to przy napełnianiu układu zabulgotało nam w zbiorniczku. No a tak to co? No tak to... To są jakieś stare ślady po spuszczeniu oleju. Muszę to wytrzeć, tą posadzkę. Ale ogólnie jest ok. Silnik pracuje. Brak jeszcze jest paska od klimatyzacji, ale to nie ma znaczenia teraz. No idzie równo. Rozgrzał się, coraz ciszej pracuje. Wiadomo, on na zimnym grzechocze tutaj, ta głowica dość mocno, bo tu się luzy kasują dopiero pod wpływem ciepła. No i instalacja gazowa. A już teraz się nie przestraszyłem. Poprzednim razem też tak było. Że praktycznie, no wcześniej było lato, cieplej było, to praktycznie od razu się przełączyła. A teraz no ile? Popracował minutę i już jest. Może nawet nie. Dobra, ożył. No, czeka nas jeszcze odpowietrzenie układu, tam posprawdzanie płynu w oleju, ale dobra. Dzisiaj koniec dniowy, udany. Jeszcze tak z ciekawości chciałem wam pokazać może, co tam w wydechu jeszcze zostało. To co tutaj teraz jest, to nie jest spalony olej. To jest para wodna. Otworzę drzwi. Dobra. Możecie sobie zobaczyć, po prostu wylewa się woda, ale to było widać na poprzednim moich wcześniejszym nagraniu, jak tam demontowałem silnik, że tam po prostu tam w wydechu stoi woda najzwyczajniej. Dobra, sukces, kończymy. Reszta już chyba poza kamerą, chociaż klient chce jeszcze jakąś linkę w drzwiach, prawe drzwi do wymiany, ale to już auto będzie nam wjeżdżać, wyjeżdżać o własnych siłach. Nie będziemy musieli go za każdym razem wpychać na warsztat.